Of the Kopacz, Ewa Kopacz uzyskała drugi najlepszy wynik w głosowaniu na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i obejmie to stanowisko po raz kolejny. Zajmowała je bowiem także w poprzedniej kadencji. Jej wybór nie jest niespodzianką, także dlatego, że była premier Polski, była kandydatką Europejskiej Partii Ludowej, która jest największym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim. Ewa Kopacz do Brukseli trafiła z Wielkopolski, gdzie w czerwcowych wyborach uzyskała ponad 187 tysięcy głosów. W czasie kampanii wyborczej raz odwiedziła konin.